Tak, no, to wspaniała firma, bardzo szeroki zakres produktów i usług i wszystkiego. No, zdecydowanie najbardziej zaawansowany job, który kiedykolwiek miałem. No, właściwie serce informatyki dla wielu osób, tak? Teraz oczywiście cały rynek się zmienił. Myślę też, że Microsoft się bardzo zmienił w ostatnich latach. Kiedy ja byłem przez te 4 lata, to muszę powiedzieć, że obserwowałem niesamowitą poprawę i jakości produktów, i szerokości oferty. Przecież proszę zwrócić uwagę, że od konsoli do gier, poprzez telefony komórkowe, do systemów na serwery, wirtualizacji itd., 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 tak? Już nie mówiąc o klasyce, czyli Windows na komputerze osobistym. Bardzo, bardzo duża firma i myślę, że z ogromnym potencjałem. Pewnie nikt nie wie, w którą stronę się rozwinie, bo to jest dosyć skomplikowany mechanizm. Ale fajny też zespół w Polsce, duży, prawie 500 osób. Także i tak od strony menadżerskiej to dla mnie było fajne wyzwanie. 4 lata wystarczą, ale mam takie wspomnienia, no, ciekawe. Zawsze można zapytać, czy można było coś inaczej zrobić, czy można było lepiej zrobić. Ja powiem szczerze, że w Microsoftie skupiałem się bardziej na tym, żeby ten zespół fajnie pracował. Zostaliśmy najlepszym pracodawcą w Polsce. Były tego typu inicjatywy, ale trzeba powiedzieć, że od strony technologicznej to jest, no, niesamowity powerhouse. Myślę, że do porównania tylko z Googlem, z IBM-em, w sensie tego, co tam jest tworzone.